Witamy, Marta Berezik, zawodniczka AWF-u Kraków, czołowa zawodniczka całego cyklu AZS Winter Cup. Marta, jak podsumujesz dzisiejsze zawody? Ogólnie pogoda dopisała, pełnometrażowy gigant, pełnometrażowy slalom. Uważam, że bardzo fajnie się udało to. Dużo osób, które startuje w FIS-ach i ściga się tam jakby troszeczkę wyższym poziomie, zaczęło brać w tym udział, także uważam, że rywalizacja jest dużo, dużo większa i zawodnicy też do tego, wydaje mi się, tak podchodzą bardziej profesjonalnie. No, trasa też jest trudna, odbywał się tu Puchar Europy, w związku z tym nie należy jakby do najłatwiejszych, więc wydaje mi się, że jest to coraz lepiej. Jak się czuje osoba, która wygrała nasze eliminacje, nasze finały i całe zawody? Konkurencja była dość duża. Bardzo się cieszę, że mi się udało tutaj wygrać. Warunki były dość ciężkie, ponieważ było dość miękko. Po paru zawodniczkach wychodzi troszeczkę luz, więc robi się troszeczkę szybciej. Więc myślę, że technika tutaj odegrała dość dużą rolę. A ja jeszcze jestem czynną zawodniczką. Większość moich konkurentek kiedyś jeździła, już przestała, zakończyła swoją karierę w pisowych zawodach. Także no myślę, że jestem najbardziej wyjeżdżoną tutaj zawodniczką. Im strąższy stok, tym większe mam szanse, tak myślę. Bardzo fajnie to wszystko dość szybko idzie, także tu rozegrany jest i gigant, i slalom w jeden dzień, więc to wymaga naprawdę dużego spięcia dla organizatorów, żeby to wszystko wyszło jak najlepiej. Ale myślę, że to jest niesamowite, że dajecie radę i bardzo Wam dziękujemy za to, że możemy sobie wystartować. Gratuluję zwycięstwa i powodzenia na dalszych eliminacjach. Dwóch czołowych zawodników, już szczęśliwych, już wiedzą jakie miejsca, już wiedzą jakie czasy, czy jeszcze jakaś niepewność? Nie było jeszcze wyników oficjalnych, tam było bardzo ciasno w czołówce. Bardzo ciasno. Pozostaje pewna niepewność. No zobaczymy, jakie będą wyniki. No i myślę, że start udany, Leszku. Ja jestem zadowolony ze swojego przejazdu. Ja z pierwszego bardzo. Trudności. No tutaj trudności były naturalne. Mam tu na myśli warunki śniegowe. Tu jest bardzo miękko, robią się szybko dziury. Sprawna organizacja, drobne problemy techniczne. Przyczyny losowych, no ale... Losowo-pogodowy, tak. Pchniemy się do góry. Myślę, że to była rozgrzewka. A przed tym, co naprawdę nastąpi jutro. Tak, trzymamy formę na jutro. A wywiadu udzielili? Leszek Knoll. Janek Sołtys. Marta Berezik, zapraszamy na podłogę. Pierwsze miejsce, 300 punktów. Karolina Kliment, mamy trójkę zwycięzców na podium. Najlepsi panowie, slalom mężczyzn. Pierwsze miejsce, dziewczętom z Politechniki Śląskiej Gliwice. Zwycięska ekipa Politechniki Śląskiej Gliwice. Brawa dla najlepszych AZS Winter Cup. Zapraszam tu na nasze podium. Tadeusza Różyja z Ministerstwa, Jan Łodziński, Rosinion, Marki Apelko, Janie. U pana ministra trzy zawody, zapraszamy tutaj, na nasze podium. Michał Krzywdziński, RT, nasz partner medialny. Teraz już
Slime.